ikona niesie nie tylko treści, ale również emocje. Emocje, które są składane przez każdego kontemplującego ikonę, czy kontaktującego się z ikoną. Jest miejscem, gdzie koncentrują się nasze uczucia, gdzie składamy swoje modlitwy, swoje oczekiwania. Wszystko, co jest najważniejsze, co jest cenne, co jest pełne pozytywnych, dobrych emocji. Kanon, którym posługuje się twórca ikony, ewoluował od bardzo wczesnych okresów chrześcijaństwa, od właściwie wczesnochrześcijańskiego malarstwa katakumbowego. Kanon oczywiście określiła teologia ikony, ustalając pewien duchowy praobraz, który właśnie uniemożliwił i uniemożliwia w dalszym ciągu posługiwanie się modelem z natury. Ikona zawiera mnóstwo symboli, napisy, gesty, przekazują informację duchową. Dla osób niewtajemniczonych ikona może być całkowicie niezrozumiała. Właściwie ten obraz przekazany przez ikonopisa już nawet nie jest konieczny, bo my go nosimy w sobie. Jest to czysta kontemplacja treści zawartej w ikonie.